Superbet, sponsorem głównym GKS-u Tychy. Razem jest super. Wiemy o tym, że gry komputerowe są coraz bardziej popularne, e-sport jest dziedziną, która z roku na rok coraz bardziej się rozwija i ten e-sportowy akcent mocno jest chyba obecny w szatni GKS-u Tychy. Tak, no jak zdarza się, że mamy wolny czas, to czasem łapiemy się z chłopakami gdzieś w Warzone, zdarza się pograć. Gdybyś starszym tutaj kibicom, widzom mógł powiedzieć, na czym ta gra polega, o co dokładnie w niej chodzi? Taka wojenna gra, gdzieś biega się z karabinem, jak to tak zwana wojenna rozgrywka, więc tak w dużym skrócie. Ilu w sumie zawodników jest zaangażowanych? Macie jakiś jeden team, jak to dokładnie wygląda? Tutaj jakbyś kulisy nam zradził? Myślę, że z 5-6 osób gdzieś by było. Czasem po prostu łapiemy się gdzieś w wolnej chwili, żeby odreagować, więc łapiemy się gdzieś przez PlayStation i gramy sobie po prostu ekipą. Nieraz było tak, że ta gra tak mocno was pochłonęła, że już gdzieś na liczniku wybiła druga, trzecia w nocy? Myślę, że nie. Gdzieś tak jak do tej pory jeszcze do tego nie dotarliśmy. Każdy gdzieś tam indywidualnie ma swój wolny czas, jak tam spędza go, więc jak do tej pory mi się nie udało do tej godziny wysiedzieć, ale nie wiem jak reszta chłopaków. Po ostatnim wyjeździe, jak byliśmy na wyjeździe, nie wiem, czy to od kierowcy zależy, ale akurat chłopaki byli ze mną, także żeśmy wygrali, także dzisiaj przewiduję, jakie moje są przewidywania, no może takie, że nie będzie łatwo, będzie na pewno ciężko, ale z powodu tego, że jadą ze mną, no to chyba raczej będzie wygrana. 1-0 może skromnie, ale myślę, że dadzą chłopaki radę to zrobić. Jak tam poznać? Chyba będą karne do gryweczka. Ładną bramkę Raków strzelił, co? Piękną. Co tu dużo mówisz, no ale kurde, jednak chyba Arka i Żebrowski, nie? Centrum. Dokładnie. A za kim trzymasz kciuki? Szczerze mówiąc, nie wiem, no ale no, chyba wolałbym, żeby to wygrała Arka, nie? Z pierwszej ligi. Ale urwał!
Mogłeś ładniej to skomentować. Nie mną kurz. On teraz, on po meczu wchodzi do szatni i mówi tranquilo, tranquilo amigos. Pięknie, piękny odbiór. Wysoko. Ale myślę, że Raków jak szukał sposobu na wygranie z Arką, to analizował nasze dwa mecze z nimi. I co by wnioskowali? Oddajcie im sprzęt, niech się martwią. Chodź tam. Nie, tu! Nie, tu! Karki zjazd. 2, 4, 3, 8. Nie no, padł jak... Aha, w sumie tam. Dobra. Mamy to. Dobra, litera. Panie Dawidzie, panie Dawidzie. No gdzie? Jak tam po przerwie wróciłeś do składu, do pierwszej drużyny, na boisko? No czuję się dobrze. No zobaczymy, no ten pierwszy mecz to wiadomo taki słaby w moim wykonaniu, ale wyciągnę wnioski i powinno być coraz lepiej. Ale w rezerwach tam licznik ładnie się kręci twój bramkowy. No tak, no strzelam co mecz. Teraz mnie nie było, chłopaki wygrali 2-0, bardzo się z tego cieszę i jak schodzę tam, to staram się strzelać jak najlepiej. Do tyłu. Do tyłu.
panowie, proszę, bo będę wołał. Do tyłu. Podajcie do tyłu. Brawo, robota. Klasa, klasa. Adi. Brawo. 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 Tak jest. Brawo. Superbet, sponsorem głównym GKS-u Tychy. Razem jest super.